Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, które dziś weszło w życie, dotyczy wszystkich firm i instytucji, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. RODO nakłada na nie nowe obowiązki informacyjne, co ma sprawić, że nasze dane osobowe będą bardziej bezpieczne. Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało dziś drzwi otwarte dla wszystkich, którzy chcieli dowiedzieć się, jak działa nowa regulacja. Mam kilka wątpliwości co do tej ustawy i danych, które nasza firma przechowywuje. Z tym, że niestety trochę jest utrudniony dostęp do ekspertów, jest bardzo duże zainteresowanie, więc mam nadzieję, że mi się uda. Czekamy w kolejkach, żeby zadać swoje pytania. Część rzeczy już została nam te przekazana, część rzeczy się dowiedzieliśmy, na resztę jeszcze, tak jak mówię, musimy się doczekać, bo różne tematy są poruszane z różnymi ekspertami. Z tego, co tutaj usłyszałem, jest to ustawa, w której no, trzeba trochę myśleć. I do tej pory te przepisy obowiązywały, ale nie były wykonywane. Wokół RODO narosło cały szereg mitów, zupełnie niepotrzebnie. My w Ministerstwie Cyfryzacji staramy się tłumaczyć, edukować, informować o tym i przedsiębiorcy na pewno też nie powinni się RODO obawiać. RODO to nie jest potwór, to jest rozporządzenie, które ma doprowadzić do tego, że nasze dane będą lepiej chronione, a dane to we współczesnym świecie jest jedna z najcenniejszych rzeczy. Katarzyna Szymielewicz z fundacji Panoptykon, która zajmuje się monitorowaniem ochrony danych osobowych, mówi, że RODO oznacza koniec ich bezprawnego używania. Do tej pory bardzo wiele firm, w internecie szczególnie, robiło co chciało z naszymi danymi, zbierało informacje o nas, tak jak uważało, że im to jest potrzebne, nie informując nas o tym, nie licząc się z naszym zdaniem, robiąc z tego swój własny zysk, i to myślę, że można byłoby nazwać permanentną inwigilacją w sieci, i w tym momencie RODO wkracza i nas chroni. Urzędnicy Ministerstwa Cyfryzacji zapewniają, że nowe regulacje prawne dotyczące danych osobowych lepiej chronią naszą prywatność. RODO nie jest krokiem w kierunku inwigilacji, jest krokiem w kierunku przywrócenia nam pełnej własności naszych danych. To, że my nagle uzyskujemy uprawnienie do wydania kopii danych, do przeniesienia danych, to, że każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do poinformowania o naruszeniu danych. Będziemy mieli prawo uzyskać bardziej czytelne niż do tej pory informacje na temat tego, w jaki sposób nasze dane są przetwarzane. Będziemy mogli pewnie w sposób łatwiejszy i prostszy odwołać zgody, jeżeli takowe wyraziliśmy, nie do końca wiedząc, w jakim zakresie i celu. Będziemy mogli skutecznie oczekiwać informacji, jakie w ogóle informacje o nas zostały zgromadzone i komu są udostępniane, a nawet rozliczyć z procesów przetwarzania danych tych, którzy przetwarzają na zlecenie. RODO zakłada też m.in. prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwość usunięcia naszych danych z internetu. Firmom, które nie dostosują się do nowej regulacji, będą grozić kary nawet do 20 milionów euro. Bartłomiej Janicki, Telewizja Republika.